siostry i bracia. Wysłuchaliśmy Ewangelii o rozesłaniu uczniów. Tytułujemy tę Ewangelię nakazem misyjnym Pana Jezusa. Słuchaliśmy tej Ewangelii, poddając się liturgii prawosławnego Kościoła. Dzisiaj nasi wschodni bracia przeżywają uroczystość chrztu pańskiego. I to, że sięgamy właśnie po te teksty, które ich dzisiaj prowadzą, jest prawdziwym ekumenizmem, to znaczy jest wymianą duchowych darów. Jesteśmy przekonani, że Duch Święty, który ożywia liturgię prawosławnego Kościoła, który jest głównym przepowiadającym w tej liturgii, że Duch Święty właśnie tego pragnie, byśmy to słowo usłyszeli i rozważyli. Chciałbym je rozważyć w takich dwóch etapach, ale pozwólcie, że zacznę od słowa, które mnie uderzyło, kiedy diakon zaczął śpiewać tę Ewangelię. Słowo, które mnie uderzyło, to było słowo 11. 11 uczniów. Nie boli was słowo 11? Jezus ustanowił 12. 11 to jest słowo, które wpisuje w siebie doświadczenie grzechu, doświadczenie niewierności, dramat grzechu aż po samobójstwo. 11 to jest opis Kościoła, który doświadczył w sobie głębokiej niewierności wobec Pana. 11 to jest słowo o nas, o jednym Kościele, który wyznajemy, każdy z nas w wyznaniu wiary, jako jeden święty, powszechny, apostolski, a jednocześnie wiemy Kościół podzielonych braci, Kościół, który nie może sprawować wspólnie Eucharystii. To jest słowo, które nas opisuje, które by na progu rozważania tego słowa wzywa nas do pokory, do uniżenia się przed Panem, do przeproszenia Pana za to, kim jesteśmy, że nie jesteśmy w pełni tą wspólnotą, którą On stworzył, którą On powołał, którą On ustanowił, nazwał 12. Nie ma 12, jest 11. To, co nas może wyrwać z przygnębienia i ze smutku, to jest polecenie Jezusa, które tak czy owak zostaje sformułowane. Pan posyła 11. Nie wycofuje się z planu posłania uczniów na cały świat. Nie odwołuje swojego planu, widząc grzech swoich uczniów. Nie odwołuje swojej misji, którą chciał i chce im zlecić, mimo że okazali się słabi. Tak jest z nami. Pan nam daje misję, nie bacząc na nasz grzech. Nie odwołuje misji, chociaż uczniowie są podzieleni, choć nie mogą razem sprawować liturgii. Pan nie wycofuje polecenia. Z jednej strony wdzięczność wielka nasza, z drugiej
na progu tego słowa żal za grzechy, myślę z trzeciej, wezwanie do pokory, trzeba unieść to słowo, 11, trzeba unieść to słowo, które mówi, jesteśmy grzesznikami posłanymi do świata z orędziem naszego Pana, sami nie do końca wierni temu orędziu. Takim nam ufa, takich nas posyła. Trzeba to unieść, nie udawać. Nie udawać, że jesteśmy święci. Trzeba mieć w sobie tyle pokory, by głosić Ewangelię samemu, nie będąc do końca jej wiernym. To jest to pierwsze słowo, którym się chciałem podzielić, bo to słowo do mnie mocno mówiło. 11. Wybrakowany Kościół. Posłany. Drugie słowo, na które chciałbym zwrócić uwagę, to jest słowo uczniowie. Słyszeliśmy polecenie Jezusa. Idźcie, czyńcie uczniami wszystkie narody, udzielając chrztu i ucząc zachowywać wszystko, co wam przekazałem. Najpierw rozważmy to słowo, każdy z nas osobiście. Jaka jest definicja naszego chrześcijaństwa? Co nas czyni chrześcijanami? Czego dotyczy nakaz? Co jest celem nakazu? Wiemy, to słowo się na każdym z nas wypełniło. Do każdego z nas, jak tu jesteśmy, przyszedł Kościół, udzielając nam chrztu, przekazując nam wiedzę, ale nie to jest celem posłania. Celem jest bycie uczniem. Idźcie, czyńcie uczniów. Co ci ze chrztu, jak nie uczynił cię uczniem Jezusa? Co ci ze chrztu, jak nie znasz Mistrza? Co ci z nauki, która cię nie czyni uczniem? Idźcie, czyńcie uczniami. Nakaz misyjny jest, to jest pragnienie Jezusa, by wszyscy, do których dojdą apostołowie, stali się uczniami. Chrzest i nauka są narzędziami, są sposobami, są drogą do tego jednego, byśmy byli, każdy z nas, uczniem. Jak nie jestem uczniem Jezusa, nie żyję swoim chrztem. Jak nie jestem uczniem Jezusa, nie zrozumiałem żadnej katechizmowej nauki, chociażby mnie nauczyli tyle i choćbym z tego zrobił 5 czy 6 stopni naukowych i chociażbym wszystkich innych uczył katechezy. Jeśli to wszystko, co wiem, nie czyni mnie uczniem, to jest to jedna wielka pomyłka. Celem jest bycie uczniem Jezusa. Jest relacja. Ten jest chrześcijaninem, kto poznał Jezusa jako swojego mistrza. Jako swojego mistrza. Co to oznacza? To oznacza, że my się w życiu nie stosujemy do takiej czy innej księgi. Kiedy rodził się islam, to nazwano chrześcijan ludem księgi. My księgę szanujemy. Uczymy się też od braci prawosławnych, jak się szanuje księgę. Jak się ją wnosi. Jak się ją przeprowadza przez zgromadzenie. Tak. Uczymy się szacunku dla księgi. Nie jesteśmy ludem księgi. Jesteśmy ludem Jezusa Chrystusa. Jesteśmy ludem osoby. Osoby.
Dlatego najważniejsze pytanie, kiedy mam podjąć taką czy inną decyzję, to jest pytanie, co by zrobił Jezus? Co by zrobił Jezus? Łatwe? Jest dużo łatwiejsze pytanie. A co na ten temat mówi prawo? A co na ten temat mówi katechizm? Weźcie słowo, które nas prowadzi przez tydzień ekumeniczny, księga z Księgi Powtórzonego Prawa. Dąż do sprawiedliwości. Co znaczy być sprawiedliwym? A jakim sprawiedliwym jest Jezus? A w jaki sposób postępuje Jezus, by być sprawiedliwym? Niełatwiejsze jest pytanie, a co na ten temat mówią wszystkie kodeksy prawa państwowego, kościelnego? Prawo pozwala, a pójście za Jezusem pozwala? Dąż do sprawiedliwości, znaczy patrz na Jezusa, który pokazuje sobą, co znaczy być sprawiedliwym. I odkryjemy, że to niewiele ma wspólnego z naszym poczuciem sprawiedliwości. Wczoraj czytaliśmy to słowo w pierwszym dniu tygodnia ekumenicznego. To wczoraj żeśmy czytali to słowo o sprawiedliwości. W słowie o sprawiedliwości czytaliśmy apostoła Pawła, który mówił: złóżcie swoje ciała na ofiarę żywą, Bogu przyjemną. Jest jakieś prawo, które tego wymaga? Jest jakieś prawo, które wymaga heroizmu? Jest jakieś prawo, które wymaga ofiary z siebie samego? Ktoś wam może nakazać męczeństwo? A możemy mówić, że idziemy za Jezusem w Jego rozumieniu i przeżywaniu sprawiedliwości, jeśli wszystko sprowadzamy do tego, to mi wolno, prawo mi pozwoliło. Mam prawo do tego, to jest nasze ulubione zdanie. Mam prawo. Masz? Do wszystkich tych rzeczy Jezus miał prawo. Ze wszystkich rezygnował. Z miłości. Masz prawo. Sprawiedliwość. Co by zrobił Jezus? Nie, co jest w książce. To jest pierwszy poziom, myślę, czytania tej Ewangelii. Jesteśmy uczniami? Czy tylko jesteśmy ochrzczeni? Jesteśmy uczniami? Czy tylko nauczyliśmy się na pamięć, nie? Doktryny każdego z naszych kościołów? I trzecie słowo, pierwsze 11, drugie uczeń i trzecie słowo narody. Idźcie, czyńcie uczniów ze wszystkich narodów. Zawsze mnie to słowo intrygowało w tym tekście. Chrzest nie jest wydarzeniem indywidualnym. Jak można ochrzcić naród? To idzie o to, żeby tak, nie wiem, jak Jagiełło ochrzcił Litwę, że 3 dni uczył, a potem po 150 wchodzili do wody i wychodzili, nie? 150 Stanisławów, 150 Jerzych, a potem kobiety, 100 Katarzyn, 100 Urszul, 100 Barbar, nie? W pół dnia można ochrzcić naród? Nie o to chyba idzie. Idzie o to, że chrzest, który przyjmuję, ma także wymiar wspólnotowy, ma znaczenie dla mojego życia wspólnego. Idzie o to, że każdy z nas jest dzieckiem swojego narodu. Dzisiaj Norwida czytałem tak niesamowite zdanie, bo naród, ziomkowie, to jest po kościele najstarszy w świecie obywatel.
naród. Każdy z nas urodził się w narodzie. Od narodu bierze język, mowę, wartości, historię, zakorzenienie, naród. Chrzest zmienia nasze rozumienie każdego z nas przynależności do swojego narodu. Chrzest ma wpływ na to, jakimi jesteśmy wewnątrz naszego narodu. Chrzest ma na to wpływ. Jak wygląda nasze życie społeczne, nasze życie wspólne? Wiecie, pewnie by mnie to słowo dziś nie uderzyło, gdyby nie to, że od niedzieli żyjemy w Polsce wszyscy pewnie jednym wydarzeniem. Kto mógł, pewnie dzisiaj, może więcej, może mniej, widział transmisję z pogrzebu prezydenta Gdańska. I słuchacie debat, które otaczają te tragedie, wszystkie są. Zmieni się coś? Nic się nie zmieni. No może jeszcze dzisiaj nie będą na siebie pluć, ale jutro i pojutrze już tak. Nie. Mówię, będą i widzę lustro przed sobą, żeby było jasne. Chrzest coś zmienia. Mamy poczucie jedności w naszym narodzie, które by się brało stąd, że jesteśmy fundamentalnie zakorzenieni w Jezusie, że jesteśmy Jego uczniami i to jestem Jego uczniem, jest moim pierwszym wymiarem mojej tożsamości? Na pewno tak, to właśnie wyznacza mój stosunek do brata, do siostry, właśnie to wyznacza. Nie to, że kibicuję tym przeciwko tamtym, z tamtymi nie chcę mieć nic wspólnego. Idźcie, czyńcie uczniów ze wszystkich narodów. Jest wspólny wymiar uczniostwa. Jest wspólnota uczniów, która jest tak naprawdę rozumieniem tego, co nas fundamentalnie gdzieś łączy. I znowu, nie jesteśmy uczniami stworzonymi przez chrzest i przez naukę Jezusową, jak tego między nami nie ma. Nie jesteśmy. I jest jeszcze następne pytanie, to jest pytanie teraz o relacje między narodami. Jak dobrze jest być w cerkwi, nie? Wy wiecie lepiej ode mnie, bo ja się dopiero uczę, ale tyle się nauczyłem, kto był w komitecie budowy tego kościoła. Że był i Niemiec, i Polak, i Żyd, i nie po jednej osobie. Jednak bycie z Bogiem zmienia coś między narodami. Pierwsi prawosławni w Łodzi, kto to był? To nie była armia, która po powstaniu pilnowała Polaków, żeby nie zrobili następnego? Wiecie, jakim jest cudnym znakiem być dzisiaj tu w jedności? Te narody mogą być nawzajem dla siebie, wobec siebie mogą być uczniami. Narody wobec siebie nawzajem mogą być uczniami. Znaczy tak, my Polacy możemy się uczyć od Rosjan. My Polacy możemy się uczyć od Ukraińców, których dzisiaj jest dużo przecież w tej wspólnocie. My Polacy możemy się uczyć od Niemców. My Polacy możemy być uczniami wobec Żydów. My Polacy możemy być uczniami wobec każdego narodu na świecie. I odwrotnie. Te wszystkie narody, które mówią o sobie, że doświadczyły mocy chrztu, to mogą mówić o tym naprawdę, wprawdzie mogą o tym mówić, jeśli są uczniami wobec innych. Brzmi utopijnie? No to dobrze, to postawmy pytanie trudniejsze. A kościoły? A kościoły. Tak? Chcecie pójść do narodów całego świata jako kościoły i mówić, bądźcie uczniami. Możecie to zrobić, nie będąc nawzajem uczniami wobec siebie?
Uczniów czynią uczniowie. Uczniów nie czynią nauczyciele. Jak my w kościołach naszych nie jesteśmy w stanie uczyć się na siebie, od siebie nawzajem, to nasze gadanie do wszystkich narodów świata, żeby stanęły wobec siebie w pokorze, ucząc się od siebie, a nie bijąc, nie kłócąc, nasze gadanie wtedy jest warte funta kłaków. Ekumenizm jest, jak mówią w naszym kościele papieże, wymianą duchowych darów. To znaczy, chcę zaczerpnąć to, co Duch Święty dał moim braciom w innym kościele. Jeśli tak, to znaczy, staję w postawie ucznia. Nie ma tego, nie ma misji, w każdym razie wiarygodnej. Takie są te trzy słowa. 11 uczniów ze wszystkich narodów. Jak nie dziękować Duchowi Świętemu, że nam dał właśnie to słowo, a niekoniecznie to, które wybraliśmy, czy Polska Rada Ekumeniczna wybrała na dzień dzisiejszy w ramach Tygodnia Ekumenicznego. Jak jest dobrze poddać się Duchowi liturgii. Ma lepsze słowo niż to, które potrafimy sobie sami dobierać. Niech Bóg będzie uwielbiony. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.